uczestnicy debaty mówili o tym, że ubezpieczyciele są kilka lat za bankami, jeżeli chodzi o cyfryzację. Myślę, że to jest dziedzina bardzo kapitałochłonna, gdzie inwestycje są bardzo poważne, gdzie mamy do czynienia z klientami, z ich potrzebami, ze wszystkimi regulacjami i prawami, które klientom przysługują. Dlatego tam jest miejsce na bardzo poważny, na bardzo rozważny rozwój. W bankach, gdzie mieliśmy do czynienia z większymi biznesami, z większymi potencjalnymi przychodami, z większą interakcją klienta z instytucją, ten rozwój nastąpił wcześniej, ale dzisiaj ubezpieczyciele muszą podążać za potrzebami klientów, muszą uznać ten fakt, że klienci chcą pracować w środowisku cyfrowym w sposób taki, który lubią, taki, który akceptują, i dlatego ubezpieczyciele muszą dogonić inne branże. I to się bardzo szybko dzieje. Naszym w tej chwili największym celem jest rozwinięcie oferty ubezpieczeń ochronnych dla klientów PKO Banku Polskiego. Rozwijamy ubezpieczenia mieszkaniowe oraz ubezpieczenia samochodów, czyli te najczęściej przez klientów kupowane produkty. I robimy to w oparciu o tą technologię, którą bank wykorzystuje do kontaktu z klientami, czyli w pełni cyfrowo, w oparciu o aplikację IKO i serwis internetowy IPKO. Już oba te produkty działają, klienci dość masowo wykupują te ubezpieczenia, nasi doradcy stają się przewodnikami klienta, pomagają przede wszystkim nabyć produkt, ale też potem obsłużyć go, zapoznać się z produktem, sprawdzić jaki produkt, jaką polisę się posiada, jak dokonać na jej modyfikacji, jak zgłosić szkodę. Wszystko to odbywa się przy wykorzystaniu naszych kanałów cyfrowych kontaktu z klientem, przede wszystkim aplikacji IKO. Myślę, że sam ten projekt biznesowy już będzie miał duży wpływ na rynek, ponieważ PKO Bank Polski ma ogromną bazę klientów i wprowadzenie takiego właśnie produktu przy tych standardach obsługi na polski rynek na masową skalę na pewno przełoży się na jakość oferty ubezpieczeniowej, którą mamy na tym naszym rynku.